Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapraszam na pierogi z jagodami, bądź z borówkami, bądź z innymi owocami, po jakie sięgniecie. U mnie dzisiaj będą to borówki, bo jagody zjedliśmy na świeżo. Całość jest bardzo prosta do przygotowania, a przy tym pierogi będą bardzo zdrowe, bo przygotuję je z mąki pełnoziarnistej. Przepis i składniki, jeśli Wam się to danie podoba, znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie bardzo serdecznie zapraszam. A teraz zaczynamy. Zaczynamy od ciasta, dlatego że będzie musiało chwilę odpocząć. Ciasto będzie bardzo proste, tylko mąka i woda. Ja do połączenia składników skorzystam z blendera, chociaż jeśli nie macie blendera, to spokojnie można przygotować to ciasto po prostu w misce, wykorzystując własne dłonie. Ja też będę na końcu wyrabiać to ciasto ręcznie, ale składniki chcę połączyć blenderem, bo dla mnie tak jest najsprawniej. Do misy blendera wsypuję 2 szklanki mąki. Biorę pszenną Graham typ 1850, szklanka o pojemności 200 ml, szczypta soli. I teraz na tę ilość mąki będę potrzebowała mniej więcej 3/4 szklanki letniej wody, takiej ciepłej, trochę cieplejszej niż temperatura ciała. Biorę wodę przygotowaną, ale będę wlewać ją stopniowo. Wlewam niemalże całą ilość, zostawiam tylko troszkę na dnie do ewentualnie późniejszego dolania i całość blenduję. To jest po prostu łączę mąkę z wodą i solą. Kilkadziesiąt sekund i sytuacja wygląda tak. Zbieram teraz ciasto z brzegów miski. Tę część sypką, która nie połączyła się jeszcze z wodą, wkładam do środka, dolewam resztę wody, zamykam i blenduję tak długo, aż mąka dobrze połączy się z wodą. U mnie zazwyczaj trwa to dobrą minutę. Po tym czasie ciasto wygląda tak. Przekładam je teraz na stolnicę. Dokładnie wyskrobuję wszystko z miski, tak żeby wszystkie składniki znalazły się na stolnicy i zagniatam. Ciasto jest miękkie, ciepłe od wody i bardzo przyjemne do wyrabiania. Ugniatam je, wyrabiam przez dobrą minutę, może nawet dłużej, do czasu, kiedy będzie miękkie, elastyczne, coś takiego jak ciepła plastelina. Ciepła, bo to cały czas jest ciepło od wody. Wygląda tak, patrzcie, w ogóle nie lepi się do dłoni, przepięknie wyrobione. I teraz to ciasto zostawiam na 15 minut do odpoczęcia. Przekładam na talerz, przykrywam czystym ręcznikiem kuchennym i odstawiam na bok. W tym czasie przygotuję farsz, czyli owoce. Mam tutaj szklankę borówek. Owoce są już oczywiście umyte i z grubsza osuszone. Bardzo często podmieniam borówki na jagody. Bardzo lubię te pierogi z jagodami. To mogą być także truskawki, posiekane brzoskwinie, jabłka z cynamonem. No takie owoce, jakie lubicie, można też sięgnąć po farsz wytrawny. Wiadomo, pierogi to ciasto bardzo uniwersalne i do środka można włożyć cokolwiek. U mnie dzisiaj borówki. Dodaję mniej więcej 2 łyżeczki cukru. Biorę brązowy, łyżeczkę mąki ziemniaczanej, po to, żeby wychwyciła tę wilgoć z owoców podczas gotowania, szczyptę soli, która wydobędzie słodycz z owoców oraz solidną szczyptę cynamonu. Cynamon można pominąć, moim zdaniem bardzo fajnie tu pasuje, więc zazwyczaj dodaję taką naprawdę solidną szczyptę i wszystko dokładnie mieszam, starając się nie rozgniatać owoców, ale tak, żeby dodatki, czyli cukier, mąka i cynamon dokładnie obtoczyły każdą jagodę. Dobra, farsz gotowy. Teraz do dużego garnka wlewam wodę, przykrywam i zagotowuję. Za chwilę będzie potrzebny wrzątek, a sama ogarniam w kuchni, trochę sprzątam po szykowaniu ciasta i po 15 minutach, kiedy ciasto już odpoczęło, wygląda tak. Dzielę je teraz na mniejsze części. Ja podzielę na dwie części i każdą rozwałkowuję na cienki placek, zupełnie tak jak robiła klasyczne pierogi. Ja zazwyczaj wałkuję ciasto naprawdę bardzo cienko i teraz z tego można wykrawać krążki. Ja wykroję kwadraty, po to, żeby już nie mieć tych brzegów, zrobię trójkątne pierogi. Kwadraty mniej więcej takiej wielkości, żeby odpowiadały mniej więcej wielkości standardowego pieroga, takiego o średnicy szklanki, którą zazwyczaj wykrawamy pierogi. U mnie wygląda to tak. Na środek układam porcję owocowego farszu. Składam kwadrat nad farszem w trójkąt. Starannie zlepiam brzegi, tak żeby farsz podczas gotowania nie wypłynął. I w ten sposób szykuję wszystkie pierogi. Z tej ilości ciasta wychodzi mi mniej więcej 25-30 pierogów, w zależności od tego, jak cienko rozwałkujemy ciasto. Dlatego ja każdy placek dzielę mniej więcej na 12 części, 3 rzędy po 4-5 kwadratów. I wiadomo, że nie uda mi się tego rozwałkować na idealnie równy prostokąt, więc z niektórych części wychodzi taki trójkąt. Nie ma tu żadnego problemu, te części można zlepić lub ręcznie nadać im mniej więcej kształt kwadratu i następnie w ten kwadrat włożyć farsz i zlepić jak pierożek. Gotowe odkładam na stolnicę bądź inną płaszczyznę lekko podsypaną mąką i przykrywam czystym ręcznikiem kuchennym. Dokładam tam te pierogi na bieżąco, tak żeby te, które były ulepione pierwsze i które czekają na pozostałe pierogi, nie schły w tym czasie. No dobra, gotowe, wyglądają tak. Woda też już się gotuje. Solę ją teraz. Można dolać odrobinę oleju bądź oliwy, żeby się pierogi później nie sklejały. Ja trochę doleję.
No i klasycznie jak pierogi, wkładam do wrzątku i gotuję mniej więcej 12-15 minut, w zależności od tego, jak cienko czy grubo było wywałkowane ciasto. Te grubsze oczywiście gotujemy dłużej. Ja zazwyczaj, jak widzieliście, wałkuję ciasto naprawdę bardzo cienko, więc pierogi wymagają mniej więcej 10 minut i powinny być gotowe. Gotuję je na małym ogniu pod uchylonym przykryciem i raz czy dwa razy podczas tego gotowania mieszam, tak żeby ugotowały się równomiernie. Może to niezbyt poprawne, ale u mnie to zawsze się sprawdza i wrzucam całą porcję na raz, bo mam garnek o dużej średnicy. Jeśli mamy mniejszy garnek, no to oczywiście gotuję na dwie lub trzy partie. Pod koniec wyjmuję jednego pieroga, przekrawam, sprawdzam, czy jest gotowy. Jeśli tak, wyjmuję łyżką cezakową, przekładam na cezak, przelewam ciepłą wodą, zostawiam do odcieknięcia i od razu, póki gorące, podaję. Świetnie smakują same w sobie, podane już tak po prostu o bez żadnych dodatków. Także na zimno, kiedy ostygną, będą smakować znakomicie. Ale ja lubię polać je jogurtem. Do jogurtu można dodać znowu szczyptę cynamonu, można ten jogurt dosłodzić miodem, cukrem. Polewam nim pierogi bądź stawiam miseczkę obok pierogów. I podczas jedzenia już każdy sam indywidualnie obsługuje się tym sosem. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Pierogi są przepyszne, zapewniam. Wielokrotnie sprawdzone. Przepis także wielokrotnie sprawdzony i za każdym razem wychodzi bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że skusicie się i zechcecie go wypróbować. Gorąco zachęcam, bo są nie tylko smaczne, ale także bardzo zdrowe, no i także proste do przygotowania. Smacznego!